Siemanko, dzisiaj szybki poradnik montażowy, bo parę osób z Was pytało odnośnie montażu linek. Pytacie, bo macie problem przy montowaniu wyciągów. Dla niektórych może się to wydawać oczywiste, to co tutaj pokażę, ale skoro parę osób mnie pytało, to nie każdy musi wszystko wiedzieć i myślę, że najlepiej będzie, jak Wam to pokażę po prostu na filmiku, jak sobie z tym radzić. Chodzi głównie o zaginanie linki i montowanie tego do środka, tak żeby potem można było sobie montować tego obciążenie. Problemem u Was jest to, że jeżeli sobie to chwytacie, to ciężko Wam jest to tak utrzymać, żeby zamontować te kolejne elementy. Ja sobie to z tym jakoś poradziłem inaczej, ale w sumie możecie sobie zobaczyć, jak to zrobić tak, żeby sobie poradzić w jedną osobę. Będą potrzebne nam przede wszystkim trytki, nożyk do tapet, coś do dokręcenia tego i reszta tych elementów. I druga sprawa, jak widziałem, jak przysyłaliście mi zdjęcia, jeżeli przecinamy linkę na pół, na przykład szlifierką kątową, to musicie sobie zrobić coś takiego, że owijacie ją izolacją, żeby się nie rozwijała, bo jak nie owijecie izolacją, to po przecięciu ta linka Wam się rozwinie, będzie się plątać i z czasem się po prostu zniszczy, nie będzie pełnić swojej funkcji, będzie Was to wkurzać, bo nie będzie to wyglądać i działać tak na wyciągu, jak powinno. Więc jeżeli przecinamy linkę na pół, to musimy sobie zrobić trochę zapasu. I w momencie, jak teraz chcę przeciąć tą linkę tutaj, to będę miał po obu stronach tą izolację, więc jak to sobie przetnę na przykład kątówką albo brzeszczotem, to nie rozplącze mi się ta linka. To akurat tak dodatkowo też, jak widziałem, jak przysyłaliście zdjęcia odnośnie montażu. Ale wracając do tego, jak tutaj to zagiąć, żeby zamontować to i żeby tutaj skręcić to wszystko, bo ciężko jest to przytrzymać paluchami, żeby sobie potem to dokładnie, wygodnie wykręcić. Najprościej będzie, jeżeli sobie po prostu złapiemy to trytką albo dwoma, czyli łapię sobie najpierw jedną trytką. Mam tutaj kółko. Można sobie spróbować dać dwie te trytki. Chociaż jedna powinna nam już wystarczyć. I teraz w tym momencie sobie daję to. Daję sobie nasz ten chwytak. Tu sobie przesuwam trytkę jeszcze bardziej do góry, żeby jak najlepiej mi to trzymała. Widzicie, sobie jeszcze bardziej to dociągam. Wkładam sobie to tutaj do środka. Tutaj sobie montuję jedną tą trytkę. Mogę sobie zamontować też drugą, żebym miał to prosto. Czyli montuję sobie tutaj dwie albo jedną, jak Wam wygodnie. Tu sobie to dociągam. W ten sposób wkładam sobie ten element. O, mamy tutaj chwycone to, mamy chwycone to. Zakładam sobie tutaj tę śrubkę z nakrętką. Dokręcam nakrętki na razie luźno. I jak sobie przetnę tą trytkę, tutaj muszę to podokręcać, pamiętajcie, żeby to dokręcić jak najmocniej. To przecinam sobie tą trytkę tutaj, a to przesuwam do góry. Teraz sobie mogę to dokręcać mocniej. I mamy tutaj to dokręcone na maksa. Tutaj macie złapane tym uchwytem. Macie złapane, więc
nie rozplątało mi się to, możemy sobie jeszcze wziąć izolację i sobie tutaj tą końcówkę przykleić, tak żeby nam się to pewniej trzymało. Czyli sobie motam te dwie i mamy linkę zmontowaną. Możecie sobie zapinać, montować to do wyciągu. W ten sposób to wygląda. Także szybki patent z trytką, nie rozpląta się to i jest to, jeżeli nie wiecie jak to zrobić, to możecie spróbować właśnie z tą trytką. Pamiętajcie tylko, żeby to dobrze tutaj podokręcać i macie gotowe. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, hej!